rozpocząć prezentację już teraz oficjalną. Panie starosto, dzisiaj trzeci turniej Okolenia Borsowa Chrobrego. Turniej, który po raz kolejny został wsparty przez starostwo powiatowe. Tak, to prawda. To jest trzeci turniej, który został wsparty. W tym roku zdecydowaliśmy się na coś dla nas niekonwencjonalnego. Znaczy, zasponsorowaliśmy występy aktualnego mistrza świata, Jasona Crampa. Zawodnika, który w ubiegłym sezonie był najlepszy. Jak się okazuje, dzisiaj na zwycięstwo mają ochotę nie tylko zawodnicy tej miary, co Jason Cramp, ale też tacy zawodnicy, jak na przykład Tomek Golob. I muszę powiedzieć, że po obejrzeniu trzech serii, to dla mnie faworytem na to, że jednak jest Tomek Golob. Piękna jazda, chociaż ubiegłoroczny zwycięzca Greg Henkom też nie odpuszcza. Także niemniej, patrząc retrospektywnie na turnieje, chyba to jest turniej, który udało się ściągnąć i pozyskać najlepszych zawodników. Są największe emocje i naprawdę myślę, że dziś, kto przyszedł na stadion, to musi być usatysfakcjonowany, bo nie jest nie tylko piękna pogoda, ale to jest speedway, to jest ściganie na najwyższym światowym poziomie. No właśnie, dzisiaj to ściganie naprawdę bardzo emocjonujące. Kibice, którzy wybrali się dzisiaj w sobotnie popołudnie, na pewno nie mogą tego żałować. Oj, myślę, że nie mogą tego żałować, bo jest piękna sportowa walka, nie tylko zawodnicy o uznanych nazwiskach, nie tylko słońce dopisało, ale po prostu jest żużel taki, jaki byśmy zawsze chcieli oglądać na torze w Gnieźnie. Końcówka w Pana wykonaniu jaka będzie? Czy wygra Tomasz Golob, tak jak Pan typuje, czy może pokusi się ktoś inny o tą koronę? No tak, przyglądając się, muszę powiedzieć, że stawka jest dosyć wyrównana i można by co najmniej kilku wskazać faworytów dzisiejszego turnieju. Niemniej chyba po tym, co Tomek pokazał dzisiaj, to obstawiam Tomka. Fajne są takie imprezy, kiedy startuje cała światowa czołówka. Można się sprawdzić, można się z nimi pościgać i zawsze w miłym gronie spędzić sobotny wieczór. Spodziewał w takiej stawce przyjęcia na pierwszej pozycji, a jego czas 65 sekund i 42 setne. A być może króla po raz drugi Greg Henkom. W kasku czerwonym wystartuje pan Tomasz Golob. Czas na aktualnie, ale nie ma nam wielkich różnic. Nie byłoby żadnych. Mamy wybór, który jest kask niebieski, czyli Greg Henkom, kto drugi kask niebieski. I będzie to szybka decyzja, kask biały, no i... Jest z nami nowy król gnieźnieńskiego żużla, Tomasz Golob. Panie Tomaszu, zdetronizowany Amerykanin Greg Henkom i przez kolejny rok korona spoczywa na pańskiej głowie. Jakie to uczucie? No dobre, pozytywne. Strasznie się cieszę, że tak to wyszło, że umiałem wygrać te zawody, bo rok temu jakby wiemy, że miałem dwa defekty i nie tak jak sobie zaplanowałem było. Natomiast w tym roku
postanowiłem powalczyć, tak? Nigdy nie można przyjechać na zawody i być pewnym, że już się zwyciężyło, tak? Więc przyjechałem powalczyć i ta walka nawet nieźle wyszła dzisiaj. No właśnie, ta rehabilitacja, jeżeli tak to można nazwać, udała się dzisiaj w 100%. Fruwał pan, można powiedzieć, na tym torze. Lubię tutaj jeździć, ten tor mi odpowiada geometrycznie i rzeczywiście osiągi silnika były dobre, więc z tym się potrójnie, poczwórnie cieszę, że tak to wypadło. Zawodnicy chwalili przygotowanie tego toru. Mówili, że można było ścigać się na jego całej szerokości. Czy pan popiera to zdanie? Oczywiście, to jest całkiem prawda. Ten tor ma wiele dróg i dobrze, że dzisiaj był tak przygotowany, a nie jedna ścieżka, jak to się zdarza. Strasznie dużo kibiców było, atrakcyjne zawody, wszystko dopisało. No właśnie, dopisali gnieźnieńcy kibice. Chyba może pan być zadowolony z takiego dopingu, którym obdarzyli dzisiaj pana. Oczywiście, dziękuję im za to i do zobaczenia za rok. Thank you.